Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Znaczy tak, śmierć na ogół nas zaskakuje. W sensie, jak bardzo byśmy nie chcieli, jak bardzo nam się wydaje, że jesteśmy na nią gotowi, to na ogół zawsze nam się wydaje, że przyszła za wcześnie. Ja bardzo mam dużo szacunek do takich ludzi, którzy już są gotowi, są pogodzeni, są w pewnym wieku albo są na coś chorzy i mają już taki gigantyczny spokój, ale w większości młodych ludzi z diagnozą to zawsze jest zaskoczenie, nawet jak nam się wydaje, że nigdy się tej śmierci nie obawialiśmy. Bardzo trudnym doświadczeniem też jest to, jeżeli ktoś z naszych bliskich wybiera śmierć na życzenie, czyli samobójstwo, bo my nie mamy w sobie na to zgody. I to są doświadczenia no na pewno traumatyczne i wymagające ogromnego przepracowania, żeby w ogóle je zaakceptować. Co nie zmienia faktu, że o śmierci powinniśmy rozmawiać i powinniśmy ją oswajać, bo tak jak powiedziałaś, jest ona pewna. Pewne jest to, że się urodziliśmy i pewne jest to, że umrzemy. I zdecydowanie lepiej jest pomyśleć o tym, że chciałabym, żeby na moim pogrzebie, nie wiem, poleciał manam, lało się wino i wszyscy się świetnie bawili, bo prawdopodobnie jest to ostatnia impreza, w której jestem głównym tematem, niż wychodzić z założenia, że tematu nie ma. Co ciekawe, w małych ośrodkach, nawet nie miejskich, tylko wiejskich, jest tak, że ludzie, starsi ludzie wykupują miejsca na cmentarzu za życia i stawiają sobie nagrobki, bo boją się, że młodzi nie zrobią tego odpowiednio dobrze, więc można znaleźć nagrobki, na których nie ma daty śmierci, bo ten grób czeka na swojego mieszkańca. Ja znam takie osoby. Ja też znam takie osoby, więc to z jednej strony nie mówmy o tym, ale z drugiej strony odzorganizujmy sobie, tak? No co nie zmienia faktu, że oczywiście powiedzenie w gronie bliskich, dalszych znajomych, słuchajcie, bo ja bym chciała, żeby mnie skremować i pochować w takiej urnie, w takich katakumbach, czy rozsypać gdziekolwiek, wprowadza pewne nawet nie zgorszenie, ale takie poczucie pewnego rodzaju zażenowania na imprezie rodzinnej czy wśród znajomych. Z drugiej strony jest to cholernie ważny temat po prostu do przemyślenia, zastanowienia się, że po pierwsze, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało, bo też nie muszę o tym pisać na Facebooku i robić posta na Instagramie na ten temat, bo to jest bardzo prywatne, ale zostawienie po sobie takiej informacji, takiego listu poinformowania najbliższych, że słuchajcie, jeżeli mi się cokolwiek stanie, to proszę o to i o to. Oczywiście w ramach długości życia te życzenia mogą nam się zmieniać, bo wyobrażam sobie, że inaczej będzie chciał być pochowany fan Nirwany w wieku 18 lat, a inaczej nobliwy profesor w wieku 86. Ale żeby o tym komunikować. Ja akurat też ze względu na pracę, którą miałam przez kilka lat, rozmawiałam ze wszystkimi bliskimi na ten temat. Czasami oczywiście wkładając kij w mrowisko, ale mówię, słuchajcie, pogadajmy, nie musicie mnie oświecać w tym temacie, ale sami sobie zadajcie pytanie, czego byście chcieli. Piszcie testamenty. To jest też kolejny temat tabu. Ale nie zostawiajmy po sobie burdelu. I rodziny rzucającej się sobie do tętnic, co komu przypadnie, w którym spadku, jedne dzieci, drugie dzieci, moje dzieci, twoje dzieci. Tylko postępujmy zgodnie z własną wolą i tak jak staramy się mieć porządek w domu, starajmy się mieć porządek w papierach. I też informujmy rodziny o swoich decyzjach, żeby to nie było tak, że potem notariusz wyciąga ostatnią wolę i w tym momencie już nikt więcej ze sobą nigdy nie rozmawia, mimo tego, że rodzina sprawiała wrażenie kochającej. Bo to też znowu jest o śmierci, tak? Ja zawsze jak mówię, że mam od lat napisany testament, to wszyscy mówią, Boże, ale przecież jesteś taka młoda. Ja mówię, no tak, ale przeszłam Azję piechotą, jeżdżę motocyklem, żyję na swoich zasadach, a ogólnie niezależnie od wszystkiego, jutro może mnie coś potrącić. I jeżdżę samochodem na przykład. I jeżdżę samochodem albo i chodzę po drodze. Chodzę po drodze, albo może się okazać, że jednak się zarażę wirusem i przejdę go bardzo źle. No wydarzyć się może pierdyliard rzeczy. Mogę mieć tętniaka, o którym nie wiem i po prostu się rano nie obudzić i bardzo bym nie chciała, żeby wszyscy wokół zrobili sobie z tego jakiś problem. Raczej wszyscy wiedzą, jak chcę być pochowana, na czym mi w życiu zależy. Zabezpieczyłam to finansowo, żeby można było to zrobić tak, jak mam na to ochotę. I powiedziałam, co komu i dlaczego. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.